Matematyka to jest takie oprogramowanie matematyczne, w którym robimy prototypy. Ono jest duże, wolne i drogie, ale pozwala nam szybko przetestować różne hipotezy. I pozwala nam nie pisać jakiegoś prototypu przez 2 tygodnie, tylko zrobić coś w 1 dzień, ktoś potem będzie dokładnie liczyć i wtedy wiemy, czy w ogóle ten kierunek ma sens, czy nie. To nam się bardzo przydało. No Dropbox to już pewnie wszyscy wiedzą, co jest Dropbox. Sposób na wymianę plików, my go używamy bardzo. Znaczy poza wymianą plików między sobą, na przykład w ten sposób wymieniamy pliki z naszą księgową. Bardzo się przydaje. Skype, no to takie wiamy, do komunikacji, ogólnie pewnie komunikację. I ostatnie, uwaga, bardzo ważne, naprawdę ważne, to jest nasze biuro praktycznie. Znaczy tam odbywamy nasze robocze spotkania. Niedrogo. Trochę rad co do 8.1. Może one będą trochę inne niż te, co poprzednie firmy dawały, ale te są oparte na solidnym już praktycznym 2-miesięcznym doświadczeniu. Kupić bardzo dobrą drukarkę, uwaga, dwustronną. Jeżeli ktoś nie kupi drukarki dwustronnej do 8.1, będzie bardzo tego potem żałował. Radzę kupić drukarkę czarno-białą, wydać na nią fulę pieniędzy, nie kupować żadnych kolorowych, tylko wydać więcej pieniędzy na dobrą czarno-białą. Tego się dużo używa. A i warto też, żeby miała duży zasobnik na papier. Spory budżet na papier jest też znaczy my trochę nie przewidzieliśmy, ile na papier wydamy. Skaner do dokumentów. Dlaczego w ogóle mówię o takich rzeczach? Dlatego, że tam masa, taki praktyczny problem jest taki, że faktura jest wpisana z tyłu. I trzeba tę fakturę w takiej postaci, dwustronnie skserowaną, dostarczyć do tej regionalnej instytucji finansującej. I powodzenia teraz z dwustronnym ksero albo zapisywanie tego ręcznie. Dlatego my już mamy taki wypracowany system, dzięki Igorowi, system obiegu tych dokumentów. One są skanowane automatycznie po stronie w tym skanerze, tam są doklejane opisy. To wszystko się przewala w PDF-ach, przez właśnie Dropboxa. I na koniec ląduje na tej drukarce. To jest coś takiego spektakularnego z stosu papieru, który ja muszę potem podpisać. Przez parę godzin chyba na czasu. No i dlatego trzeba dużo pokory. I zapewniam, że parę godzin podpisywania uczy pokory. Trzeba mieć bardzo dobrą księgowość. My znaleźliśmy świetną panią księgową, która się orientuje w przepisach 8.1, więc pomaga nam bardzo dużo sobie automatyzować, co nam się do pewnego stopnia udało zrobić. Taka ciekawa rada, kupować sprzęt na wyrost. My staraliśmy się w budżecie, przynajmniej projektując budżet, starać się robić tak, jakbym wydawał własne pieniądze i bardzo oszczędzać. Tego nie warto robić. Znaczy warto wpisać sprzęt trochę na wyrost, bo wiele łatwiej jest kupić raz sprzęt większy, niż kupować go na 4 razy. Więc jeśli jakiś sprzęt kupować, to kupić raz na dobrze i raczej z takim zapasem. Nie warto zakładać kupna absolutnie czegokolwiek z zagranicy, to się po prostu nie uda. I tu nie ma co się więcej na tym rozgodzić, bo to się nie uda już. I wydawać najlepiej wszystko zgodnie z budżetem. Jeżeli w budżecie jest zapisane 1000 zł na X, to najlepiej jest 1000 zł na X. Dokładnie X. Nic innego. No i praca bez biura, to jest nasz rozproszony startup i kilka takich bardzo konkretnych rad. Przede wszystkim ten YAML i Skype to jest podstawa. W ogóle zauważycie, że na tym slajdzie praktycznie wszystkie punkty dotyczą komunikacji. To jest coś, co nas najbardziej zabolało w tej pracy rozproszonej i dlatego o tym dużo mówimy. Zamiast YAML-a można używać czegoś, co chcemy. Można używać oczywiście Twittera, Flackera. No Blipa to nie poniedziałek, ale Flackera właściwie to może. Tylko że wtedy będzie to publiczne i niekoniecznie chcemy, żeby nasze dyskusje były całkiem publiczne. Natomiast ten YAML jest i działa, jest darmowy, więc nie miał powodu, żeby tego nie używać. I na iPhone działa, tak. Co w przypadku Igora, który jest lotnym zawodnikiem, bardzo, bardzo ważne. Bardzo ważne jest podzielenie sobie pracy na małe kawałki i zrobienie tak, żeby ta praca była bardzo widoczna i żeby było widać w tych wszystkich systemach, które sobie stworzymy w firmie. Ja kiedyś myślałem, że to jest taki narzut, że tego nie warto robić. To może jest narzut, jeżeli się siedzi w jednym pomieszczeniu, ale jeżeli się nie siedzi w jednym pomieszczeniu i pracuje się w takim rozproszonym startupie, to nagle się okazuje, że tak, że systematyczne zasady pracy, że to, że każdego dnia coś powinno w repozytorium z kodem lądować, że to, że każdego dnia trzeba napisać, co się zrobiło, chociaż w paru słowach, to są bardzo ważne rzeczy. I jeżeli się tego nie robi, to wszystko tak po proszku ta firma się rozchodzi i ten zwalnia. Więc teraz się staramy to wszystko robić. Mój mikrofon odpływa. Ważne, żeby dzielić sobie pracę mikrozadania, żeby cały kod mieć na wierzchu, robić często jego przeglądy, mikrozmiany, ogólnie wszystko to zmierza do tego samego. Dużo, dużo, dużo się komunikować i przynajmniej raz w tygodniu się spotykać, że to robimy, tego jest czekam bardzo sympatycznego. I to tyle, co ja właściwie chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o samą prezentację. Jeżeli macie pytania, to teraz jest dobry moment na nie. Będę musiał zdjąć mikrofon, żeby go mógł nie biegać. O, jest. Ja mam jedno szybkie pytanie o kupowanie z zagranicy, bo
część softu używanego do różnych rzeczy nie ma resellerów w Polsce. I co dalej? Czyli na przykład taksura, na przykład inne rzeczy. Tak. No to muszę poczekać. No to jest problem. Są podpisane na wniosek? Może ja odpowiem, bo się tym zajmowałem. Jest to możliwe, ale trzeba się przepychać. Czyli trzeba tworzyć dodatkową dokumentację księgową, a potem trzeba przekonać urzędników, że ona jest prawidłowa z punktu widzenia ustawy o rachunkowości albo ustawy tam ogólnie, która reguluje księgowość. A potem jeszcze raz ich przekonać, że naprawdę to jest dobrze. A potem być może ktoś z PARP to w drugim etapie jeszcze raz jakby postara się odrzucić. Po czym trzeba im pokazać podstawy prawne, które temu służą i zapytać ich o podstawy prawne tego odrzucenia i wtedy przeważnie się wycofują. Także tak wygląda. Jest to jakby możliwe i mamy takie programy, natomiast było z tym strasznie dużo biegania. Na jakim etapie jest produkt? Bardzo sprytne pytanie. Jest produkt. Wersja 0.9. Produkt jest na takim etapie, na jakim powinien być w startupie na tym etapie rozwoju. Znaczy mamy... Rozwinę zaraz, uwaga. Rozwinę. Zrobiliśmy coś, to co sobie zaplanowaliśmy, zrealizowaliśmy. Mamy produkt. Znaczy dziś można do nas przyjść, kupić to, zainstalować w sklepie i to będzie działać od dziś. Będzie wyszukiwać. Oczywiście, tak jak każdy startup, mieliśmy świętą pewność, że to jest dokładnie to, czego rynek chce i że wszyscy nagle podskoczą i pierwszego dnia po prostu wystawimy 30 faktów. Prawdopodobnie tak nie będzie. Więc w tej chwili jesteśmy w takiej kolejnej rundzie spotkań z klientami, na których słyszymy różne ciekawe rzeczy. Jedni są zachwyceni, mówią, że to jest dokładnie to, czego potrzebowali, to świetnie, ale inni nam mówią, że im brakuje tam różnych rzeczy, a inni nam pokazują kolejne jakby drogi rozwoju. Więc tak jak młody startup na tym etapie rozwoju, prawdopodobnie zaraz się okaże, że ten produkt nie jest dokładnie tym, czego chce większość rynku, tylko musimy zbudować coś trochę innego albo coś zupełnie innego. I zamierzamy to robić, znaczy zamierzamy zmieniać ten kurs często. Nie możemy, dlatego że ten produkt wylądował powiedzmy tam półtora tygodnia temu, więc trudno, żeby ktoś to już wdrożył. Robimy w tej chwili wdrożenia testowe, to znaczy na bazach klientów uruchamiamy to i klienci sobie to testują. Więc to jest ten etap. Jeszcze jedno krótkie pytanie. Czy boicie się na przykład Google Product Search, które wyjdzie z bety, przyjdzie i wam namiesza? Kto by się googlował? Nikt się nie boi. Nie, tak serio. Po pierwsze konkurencja jest zdrowa, więc jeżeli będzie konkurencja, to dobrze. I my uważamy, że ogólnie poziom wyszukiwarek w sklepach internetowych w Polsce, czy przez nas, czy przez działania innych, na pewno się bardzo poprawi. Najbliższe lata. To jest po prostu problem, który jest bardzo bolesny i to musi się zmienić, czy zrobimy to my, czy ktoś inny. Teraz jeżeli chodzi o Google konkretnie. Google się mało boi, najmniej ze wszystkich. Głównie przez to, że to jest bardzo duża firma. Tak, zawsze można skupić oczywiście, ale przede wszystkim Google niekoniecznie będzie chciał wchodzić w dokładnie takie nisze, w których my chcemy siedzieć. I niekoniecznie będzie chciał sprzedawać pojedynczym sklepom, tak jak my to robimy, niekoniecznie daje im tę jakość supportu i tę jakość wyszukiwania i te modyfikacje, które my będziemy mieli. Plus to, że na poziomie technicznym to, co my robimy, jest niezłe. To znaczy, to nie jest tak, że to po prostu tam szuka. Tak jak mówiłem, to się na przykład uczy. I planujemy różne inne, no bardzo, bardzo interesujące rzeczy, o których w tym momencie nie będę mówił, natomiast nie boimy się jakby w żadnej płaszczyźnie specjalnie. Oczywiście nie zrobimy nigdy wyszukiwarki ogólnointernetowej, takiej. Ale też to jest nie na skala. Operujemy w różnych miejscach. Mam pytanie, ile tam jest takiej unikalnej matematyki, albo unikalnych algorytmów? Czy to jest coś, co wy stworzyliście, czy jest to, że stosujecie jakieś tam ogólne algorytmy szkolenia w świecie? Takiej rewelacyjnej matematyki to nie stworzyliśmy, bo nie jesteśmy matematykami. Powiedzmy, że ta nasze działania matematyczne to jest czytanie sporych ilości publikacji, wybieranie tego, co ma sens i składanie pewnych technik, które mają sens razem, prawda, z pewnymi modyfikacjami, ale to nie jest tak, że my wymyślimy jakiś genialny wzór czy algorytm przyszłości. Tym niemniej te kombinacje, które my robimy, są dość unikatowe, to znaczy nie widziałem nigdzie czegoś porównywalnego.
Nasze plany też są dość ambitne, a jeżeli chodzi o algorytmy, to robimy trochę takich optymalizacji niskopoziomowych, które też są dość zaawansowane i które pozwalają nam pewne rzeczy indeksować znacznie szybciej niż pewnie inni mogą to robić. Czyli już? Dobra, jest już pytanie. Dwa pytania. A, jeszcze jest jedno tam z końca, więc powiedzmy. Ale to ostatnie, bo tam już przechodzimy. Już tu było. Halo? Ja takie dwa pytania. Pierwsze to, czy analizujecie sprawczość wyników i jakby uczycie się na bieżąco przy kolejnych wyszukiwaniach ze wszystkich sklepów? I drugie pytanie, jeśli ja mam świeży sklep, instaluję waszą wyszukiwarkę, czy ona na bieżąco będzie aktualizowała się o nowe produkty i jak to w ogóle wygląda?